Dzień dobry, witamy wszystkich na naszym webinarze dotyczącym analizy biznesowej. Słuchajcie, jakbyście na dobry początek rozruszali trochę czat i powiedzieli, czy nas widać, czy nas słychać, czy nie mamy problemów technicznych, czy widzicie prezentację, czyli w tym momencie logo Laby, naszej szkoły biznesowej, uspokoiłoby nas trochę i pozwoliło zacząć część, na którą jak najbardziej czekacie, czyli to, o czym będziemy się mówić, o wprowadzeniu do analizy biznesowej, definicji pojęć i roli analityka oraz całym know-how, którym podzieli się z Wami nasza prowadząca Magdalena Straś, wybitny analityk biznesowy, zresztą ona zaraz więcej powie o swoim doświadczeniu. Super, widzę, że nas słychać, widać, że Wy jesteście w bardzo dużym gronie, bardzo nam miło z tego powodu. Zanim przekażę głos Magdalenie, żeby mogła Wam opowiedzieć troszkę o sobie oraz o całym właśnie temacie, dla którego gdzieś przyszliście. Chciałem tylko powiedzieć, jaki będzie format dzisiejszego webinaru. Magda zaraz rozpocznie część merytoryczną opartą na prezentacji, a na koniec ostatnie pół godziny zrobimy sesję Q&A, gdzie będziecie mogli zadać dowolne pytanie. Także zachęcamy do cały czas pisania pytań i na czacie, i poprzez panel Q&A. Ja będę je tutaj zbierał, tak żeby po prostu zachować płynność wypowiedzi Magdy. I przy okazji może być tak, że część pytań, które po prostu pojawią Wam się w trakcie, odpowiedź na nie padnie w dalszej części prezentacji. Więc żadnego pytania nie zostawimy bez odpowiedzi. Śmiało je piszcie, ja będę je tutaj wszystkie zbierał i ostatnie pół godzinki rozpoczynamy sesję Q&A, a ja w tym momencie oddaję głos Magdzie, która przedstawi się i przejdzie do meritum dzisiejszego webinaru. Dziękuję pięknie, Dominiku. Witam Państwa wszystkich serdecznie. Nazywam się Magdalena Straś i zgodnie z zapowiedzią jestem analitykiem biznesowym. Bardzo mi miło, że tak wybitnym, jak przedstawia mnie Dominik. Moja przygoda z analizą zaczęła się od 2005 roku, więc już troszeczkę dłużej trwa niż chciałabym to przyznać, aczkolwiek ma to swoje dobre strony. I do tej pory jeszcze się nią nie znudziłam. Zaczynałam swoją karierę w firmie, która jeszcze wtedy nosiła dumną nazwę Andersen, później przekształciła się w firmę Deloitte. I tam tak naprawdę po raz pierwszy zetknęłam się z analityką biznesową, bo z wykształcenia jestem, cóż, dyplomatką. Co od razu przypomnę Państwu, zadaję kłam tezie, że nie można być analitykiem biznesowym bez wykształcenia technicznego. To absolutnie nieprawda. Od tego 2005 roku pracowałam w różnych sektorach. Pracowałam w sektorze publicznym, pracowałam dla sektora ubezpieczeń, dla sektora bankowości, dla logistyki, no i w ostatnich latach dla firm farmaceutycznych, przynajmniej w zdecydowanej większości. Zdobywałam doświadczenie w Polsce, zdobywałam doświadczenie w Belgii. Udało mi się, tak złożyły się losy, wyjechać do Belgii na 7 lat, które miało być tylko rokiem. W tym czasie pracowałam między innymi dla Poczty Belgijskiej, byłam też konsultantką w międzynarodowej firmie konsultingowej w Brukseli. I przy tych wszystkich okazjach pracowałam jako analityk biznesowy, jako analityk procesowy, jako architekt procesów, jako process owner i product owner. I starałam się znaleźć w tym wszystkim ład, taki, jakiego mi brakowało, kiedy zaczynałam stawiać swoje pierwsze kroki w analizie biznesowej. I zbierając te wszystkie doświadczenia, doszłam do wniosku, że jestem gotowa dzisiaj zaprosić Państwa wszystkich, Was, do naszego kursu. Sposób, w który ten kurs zorganizowałam, jest sposobem, który dla mnie wydaje się najbardziej naturalny i był sposobem, w którym ja się uczyłam analizy biznesowej dawno, dawno temu. Sam kurs jest skrojony w ten sposób, żeby z jednej strony przekazać dużo wiedzy praktycznej, z drugiej strony, żeby zaangażować i zaprosić Was do przygody, jaką jest analiza biznesowa. I podczas tego kursu będziemy przygotowywać, oczywiście nie w super pełnej, natomiast w dość zaawansowanej wersji dokumenty analityczne. Będziemy pracować, używając technik analizy, tak, żeby rozpracować sobie cały nasz projekt od samego początku do samego końca, żebyście na koniec tego kursu mieli też satysfakcję z tego, że ten pierwszy projekt analityczny, nasz wspólny, jest za Wami.
Ze swojej strony liczę na Waszą współpracę, bo na pewno będzie bardziej interaktywnie z każdą lekcją, coraz bardziej. Natomiast chciałabym też, żebyście wzięli pod uwagę to, że ten kurs jest zorganizowany po to, żeby pewne rzeczy bardzo dobrze w sobie zintegrować. Nie tylko nauczyć się ich na zasadzie wbicia sobie do głowy, ale rzeczywiście poczuć, uwierzyć w to, że tak jest i tak robimy, przyjąć pewien sposób myślenia i pewien sposób pracy. W związku z tym będzie trochę powtórzeń, a dzisiaj będzie trochę teorii. Od tej teorii zaczynamy. Ja w pełnej okazałości w tym momencie jestem analitykiem biznesowym dla SI Polska. Pracuję w SI od 2017 roku, więc już też jakiś czas. Myślę, że projekty, które tutaj robiłam, będę mogła na pewno Wam troszeczkę przybliżyć w kontekście naszych metod, technik i dokumentacji, więc z tego też na pewno korzystamy. O kursie będziemy mówić później, natomiast przejdźmy teraz do meritum. Kiedy poproszono mnie o przygotowanie tego pierwszego kursu, tej pierwszej lekcji, tego pierwszego webinaru, rozmawialiśmy bardzo dużo o tym, co to jest tak naprawdę analiza biznesowa, jakie są zasady jej prowadzenia, kim jest analityk biznesowy, również jeżeli chodzi o jego kompetencje. No i doszliśmy do wniosku, że analitykiem teoretycznie może być każdy. Ale to, co zmienia zupełnie naszą pozycję na rynku, to nasza efektywność. I dzisiaj chciałabym skoncentrować się właśnie na tych wszystkich aspektach, które naszą aktywność, efektywność analityczną podnoszą, doprowadzają na wyższy poziom. Stąd przejdziemy sobie oczywiście przez definicję analizy biznesowej, jej roli w projekcie. Przejdziemy sobie następnie przez kompetencje analityka biznesowego i powiemy sobie o tym, jak można odnaleźć się w najlepiej w zespole, jaka jest tak naprawdę w zespole nasza rola. I króciutko zaprezentuję Państwu standardy w analizie biznesowej, aczkolwiek będzie też malutki bonus, o którym będziemy mówić dużo więcej na zajęciach w przyszłości. Za każdym razem, ucząc się nowych kompetencji, będziemy sobie mówić o tym, jak zaprezentować te swoje nowe kompetencje w CV, w życiorysie i jak ewentualnie poprowadzić rozmowę w momencie, kiedy staramy się o pracę, żeby ta rozmowa była jak najbardziej efektywna i przyjazna. Jaka jest rola analizy biznesowej w projekcie? Otóż prawdopodobnie większość z Państwa już ten rysuneczek kiedyś widziała. Rysuneczek bardzo ładnie opisuje nam to, w jaki sposób prowadzonych jest bardzo, bardzo wiele projektów. Przede wszystkim projektów w zakresie IT, ale bardzo często są też to projekty bardziej biznesowe, dążące powiedzmy do usprawnienia procesów, do zmiany pewnych procedur w firmach. To, co jawi się na pierwszy rzut oka, to to, że jest bardzo duża rozbieżność między rzeczywistością, którą chcielibyśmy osiągnąć i rzeczywistością, jak ona jest postrzegana przez różne osoby, przez różne role projektowe. Mamy świadomość tego, że klienci mają pewne wymagania, marzenia, cele, potrzeby. Bardzo rzadko potrafią je ustrukturyzować w dobry sposób, w związku z tym, kiedy analityk biznesowy dostaje takie marzenia i potrzeby, to ma pełen pakiet wszystkiego, dosłownie. Wiadomo, że wycena takiegoż projektu zwykle wygląda dokładnie tak, jak ten nasz piękny roller coaster na samym dole. Wiadomo też, że najczęściej nie udaje nam się dowiedzieć dokładnie tego, co jest rzeczywiście potrzebne i co rzeczywiście zmienia rzeczywistość, co zmienia sytuację biznesową klienta. Stąd ten cytat, z którym spotykamy się bardzo często. Na koniec projektu przychodzimy do klienta, a klient mówi nam tak. Zrobiliście dokładnie to, o co prosiłem, ale to nie działa. Bo okazuje się, że to nie jest dokładnie to, czego ja potrzebuję. I tutaj pojawia się rola analityka biznesowego. Analityk biznesowy nie jest osobą, która jest średniowiecznym skrybą i chodzi za klientem i notuje każde jego słowo. Nie jest osobą, która fantastycznie poradzi sobie z modelowaniem rzeczywistości takiej, jak ona jest i tak ją przekaże dalej. Analityk ma w sobie to pierwsze słowo, analiza. Ma w sobie krytyczne podejście do rzeczywistości i w związku z tym jest osobą, która jest tak naprawdę bardziej konsultantem analizującym rzeczywistość niż osobą, która będzie zbierać tylko i wyłącznie wymagania.
Przez ostatnie 2 tygodnie robiłam sobie takie małe ćwiczenie po to, żeby dzisiaj je przedstawić Wam. To znaczy spojrzałam na to, jak definiujemy my, bardzo często analitycy już, często też menedżerowie, pracę analityka biznesowego, jaki jest zakres naszych obowiązków. W związku z tym przeszłam sobie przez różne oferty pracy, również takie, które ja otrzymuję dalej. I na co się tam natknęłam? Otóż, będziesz przygotowywać dokumentację systemową z użyciem UML i BPMN. Piękne hasło. Nawet się z nim zgadzam częściowo. Zostawmy je na razie w spokoju. Będziesz zbierać i opisywać wymagania. Nie wiem, gdzie jest takie poletko, na którym wymagania możemy pójść i pozbierać. Natomiast, tak jak wspomniałam, my nie tylko zbieramy. Patrzymy na te wymagania, które są i oddzielamy ziarno od plew, życzenia i myślenie życzeniowe od tego, co jest wykonalne i od tego, co jest rzeczywiście potrzebne. Mało tego, prowadzimy klienta niejako za rękę, mówiąc o tym, jakie rozwiązania są stosowane w sektorze, jakie rozwiązania są standardowe albo na co pozwala nam już nowa technologia. Następne. Będziesz współpracować z programistami, innymi analitykami oraz testerami przy realizacji i wdrażaniu nowych rozwiązań, również w zespołach klienta. To jest bardzo fajny punkt, bardzo go lubię. Jak wspomniałam na samym początku, z wykształcenia jestem dyplomatką i wiem, że bardzo często to wywołuje taki malutki uśmieszek na ustach innych od tytułu analityka. Otóż analityk biznesowy jest osobą, która współpracuje z innymi. I tego nie da się przekroczyć w żaden inny sposób, niż angażując na 100%. Oczywiście ta współpraca z programistami, z innymi analitykami, z testerami ma coś na celu. Ta współpraca również opiera się na współpracy z biznesem. Ta współpraca jest, i o tym będziemy sobie mówić w pierwszych lekcjach tego kursu, takim czynnikiem, który usprawnia firmy w całej swojej okazałości. Dlatego, że analityk biznesowy jest osobą, która nie tylko współpracuje w ramach zespołu projektowego swojego malutkiego poletka, ale sprawia, że różne grupy interesariuszy, bardzo często o rozbieżnych zainteresowaniach, o rozbieżnych celach, siadają do stołu i kreują wspólną rzeczywistość. I ta wspólna rzeczywistość jest tym, na czym działa analityk. To nie jest tak, że w przypadku analityki biznesowej możemy sobie powiedzieć, no, teraz to jestem po stronie klienta, a teraz to jestem po stronie zespołu. Jako analityk pracuję dla wszystkich tych połączonych rzeczywistości i tak samo w przypadku, kiedy dostarczamy jakiś system, nawet dla wybranego działu firmy, pracujemy de facto na korzyść firmy. Następny punkt. Będziesz definiować wizję i koncepcje dotyczące przyszłego systemu. Brzmi dumnie, prawda? Będziemy definiować wizję i koncepcję. To jest coś takiego fantastycznego. Może będziemy mieć nawet wpływ na to, jak będzie ostatecznie wyglądał jakiś produkt. Otóż tak, mamy na to wpływ. Najczęściej nie jest to wcale aż tak dumne i kapitalnie brzmiące jak tutaj. Najczęściej jest to po prostu ciężka, mrówcza praca, którą powolutku, jak kroplą skałę, drążymy rzeczywistość biznesową i zmieniamy tę rzeczywistość biznesową. Natomiast musimy też wiedzieć o tym, że w pewnym momencie wraz z rozwojem naszej kariery analityk biznesowy będzie osobą, która będzie coraz częściej konsultowana w przypadku rzeczywiście tworzenia wizji zmian. Będzie osobą, która będzie współpracowała choćby z architektami w zakresie tego, jak zmiany będą później wspierane przez systemy, jakie rozwiązania technologiczne mogą być wybrane. Więc o ile brzmi to dumnie, ale abstrakcyjnie, o tyle od najdrobniejszych kroków poprzez całą naszą ewolucję jako analityków biznesowych rzeczywiście tym się finalnie zajmujemy. Jedna z moich ulubionych dygresji biznesowych, prawdopodobnie znana Państwu, o dwóch osobach, które siedzą sobie w średniowiecznych czasach na skraju drogi i ciosają kamienie. Jeden z tych ludzi jest bardzo smutny, niezadowolony. No, ciosa kamienie, w zasadzie jest mu ciężka praca. No i on nie wie, po co to robi. Więc kiedy go pytają, czym się zajmuje, odpowiada wprost, że ciosa kamienie.
Drugi osobnik ma tę samą pracę, ale siedzi bardzo zadowolony i uśmiechnięty. Otóż dlaczego? Dlatego, że on buduje katedrę. I proszę Państwa, będziemy się tutaj przygotowywać do tego, żeby budować razem katedry, ciosając kamienie. Ostatni aspekt. Będziesz odpowiadać za tworzenie nowych i rozwój istniejących aplikacji biznesowych, budowanych według indywidualnych potrzeb. Te indywidualne potrzeby to jest dokładnie to, co jest clue naszej pracy. My jesteśmy tutaj po to, żeby, tak jak wspomniałam, tę huśtawkę doprowadzić do stanu używalności, żeby ona wisiała na drzewie i żeby rzeczywiście była dostosowana do klienta, który będzie się huśtał. Jak wygląda zatem dzień pracy analityka biznesowego? Zakładam, że między nami jest już co najmniej dobrych kilka osób, które jako analityk biznesowy pracują. Przyznam też od razu otwarcie, że jest to jedno z naszych ulubionych pytań testowych, kiedy angażujemy nowe osoby do naszych zespołów analitycznych. Pytamy, no dobrze, jak wygląda standardowy dzień pracy analityka? I to jest takie bardzo piękne sito, bo nie ma standardowego dnia pracy analityka biznesowego. Analityk biznesowy to nie jest osoba, która może sobie usiąść przy biurku i od 8 do 16 albo od 9 do 17 robić pewne rzeczy w określonej sekwencji. Analityk biznesowy będzie jednego dnia gasił pożary, drugiego dnia rozmawiał z ludźmi, co wygląda zupełnie niezobowiązująco, trzeciego dnia prowadził warsztaty, w międzyczasie tworzył modele, w międzyczasie wspierał testerów i odpowiadał na pytania. W międzyczasie rzeczywiście będzie ten moment, kiedy siedzimy i nie wolno nam przeszkadzać, bo my tworzymy dokumentację. Analityk biznesowy to jest osoba, która jest bardzo zróżnicowana, jeżeli chodzi o swoje zaangażowanie. Natomiast to, co się nie zmienia, to tylko ten poziom zaangażowania. Pracujemy wciąż w bardzo różnych rzeczywistościach, z bardzo różnymi ludźmi i ten aspekt ludzki będzie u nas na kursie bardzo ważny. Będę go zawsze podkreślała, dlatego że coraz częściej pracujemy w metodykach zwinnych, gdzie ten aspekt ludzki bardzo jasno dochodzi do głosu. Bardzo ważne jest dla nas to, żebyśmy w tym wszystkim, co jest do ogarnięcia, zawsze właśnie patrzyli przez pryzmat konkretnych potrzeb, konkretnych ludzi i konkretnych kontekstów. Bo nasz dzień pracy analityka powinien wyglądać tak, że dopasowujemy się do sytuacji, która nas właśnie w danym momencie otacza. Przejdźmy teraz dalej. To jest projekt. Skąd my się w ogóle na tym projekcie bierzemy? Otóż projekt według definicji zarządczych to jest inicjatywa, to może być usprawnianie procesu, może być wdrażanie rzeczywistego produktu IT. Może być również inicjatywa zupełnie niezwiązana z informatyką. Budowanie produktu choćby, która jest zorganizowana pod kątem różnych powiązanych ze sobą zadań, która ma jasno określony cel, która jest zawarta w pewnym bardzo określonym przedziale czasu. Ma wyraźny początek i wyraźny koniec i do której przypisane są konkretne zasoby. Wszystko to, co wiemy. Tu nic się nie zmienia. Jaka jest zatem nasza rola? W fazach poszczególnych projektów, z którymi się spotykamy, w definiowaniu, w planowaniu projektu, w realizowaniu projektu i zamykaniu projektu, intuicyjnie zawsze powiemy, no my realizujemy projekt, przychodzimy, piszemy wymagania, analizujemy je, rozmawiamy z interesariuszami, staramy się uporządkować rzeczywistość i przystosować ją do tego, co przychodzi po nas albo w międzyczasie, czyli do developmentu, albo do usprawniania procesu, do pisania nowych procedur, do tworzenia nowego produktu, do szukania choćby grup targetowych klientów. Ale to nieprawda. Wspomniałam wcześniej, analityk biznesowy jest osobą, która jest konsultantem wewnętrznym. I jeżeli spojrzymy na te poszczególne etapy projektu, przy samym definiowaniu możemy uczestniczyć w wizji produktu, możemy uczestniczyć w inicjowaniu projektu, możemy powiedzieć o tym, w jaki sposób produkt zbudować. Analitycy ze względu na swoje analityczne podejście po prostu mają w tym szczególnym momencie dość sporo zalet. Przy inicjowaniu projektu jesteśmy w stanie powiedzieć, w którym momencie
nasza rola się zaczyna. Jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy będziemy mogli pomóc poprowadzić biznes, kiedy będziemy mogli zarysować ramę projektu. Dalej przy planowaniu. W przypadku harmonogramu bardzo często jako analitycy biznesowi przychodzimy na gotowy i widzimy ten harmonogram, gdzie od wtedy do wtedy ma się zadziać coś. To bardzo fajne, ale to nie jest nasza rzeczywistość. Znów możemy tutaj wejść z pełną odpowiedzialnością i ten harmonogram dostosować do tego, co ma się zadziać. Bardzo ważną częścią jest też planowanie podejścia. Analiza biznesowa, znowu wracam do poprzedniego slajdu, nie jest czymś, co po prostu dzieje się według jakiegoś określonego szablonu, choć my ten szablon będziemy sobie budować. Ale ten szablon ma być kontekstualny. W związku z tym to my jako analitycy biznesowi, to na nas spoczywa odpowiedzialność za to, żeby użyć właściwych metod. I jeśli mamy do czynienia z dokumentacją z poprzednimi systemami, do tego dostosowujemy naszą rzeczywistość i nasze techniki analityczne. Jeżeli rozmawiamy tylko i wyłącznie o inicjatywie, która jest nowa, jeszcze nie istnieje, będziemy na pewno prowadzić dużo warsztatów i dużo wywiadów. Co za tym idzie? Będziemy w inny sposób wykorzystywać zasoby, w innym czasie realizować nasze zadania. Oczywiście w dużej części nasza aktywność będzie się skupiała w realizacji projektu. To jest to nasze codzienne ciosanie kamieni, żeby zbudować katedrę, której zarysy właśnie próbowaliśmy pomóc przedstawić. Ostatnia część, czyli zamykanie projektu, bardzo często analitycy biznesowi psioczą na to, bo mówią, no wymagania skończone, w zasadzie projekt się kończy, to już nie my. Otóż nie, tu też my. Będziemy mówić o tym bardzo dużo podczas kursu. W rzeczywistości, która nas teraz zwłaszcza otacza, nie wystarczy zamknąć projekt i pójść do domu. Mówimy raczej o wartości biznesowej, którą ten projekt ma przynieść. A jeśli chodzi o wartość biznesową, to kluczem do sukcesu projektu jest to, w jaki sposób ten projekt wystartuje w rzeczywistości, co się stanie z nim po go live'ie, w jaki sposób ten projekt będzie supportowany i w jaki sposób w przyszłości projekt czy produkt możemy usprawnić. To jest wciąż nasza odpowiedzialność, nasza wiedza. Dlatego od idei do gotowego produktu, czy jest to proces, czy jest to produkt, który będziemy sprzedawać na rynku, czy jest to usługa, czy jest to system, software. Możemy być zaangażowani w różnych etapach projektu, nie tylko w tym naszym czysto analitycznym pisaniu, zbieraniu wymagań, analizowaniu ich, zarządzaniu nimi nawet przy zmianie. W przypadku definicji projektu możemy analizować rynek. Możemy sprawdzać, jakie rozwiązania są stosowane, jakie rozwiązania są jakimś standardem, a jakie z kolei rozwiązania dadzą nam przewagę. Na pewno musimy przeanalizować interesariuszy, którzy w tym projekcie będą brali udział. Bardzo często projekty padają właśnie dlatego, że interesariusze, którzy zostali wybrani, wyznaczeni do pracy przy projekcie, nie są ostatecznymi użytkownikami systemu, nie są jedynymi interesariuszami, którzy są systemem zainteresowani, a bardzo często mają siłę przekonania wyższych sfer w organizacjach do tego, żeby taki projekt, mówiąc krótko, utopić. Na pewno musimy przeanalizować cele biznesowe. To dlaczego i w jaki sposób ten projekt ma organizacji pomóc zdobyć lepszą pozycję na rynku. No i oczywiście na pewno będziemy identyfikować opcje. Tutaj wartość zaangażowania analityka biznesowego jest przede wszystkim właśnie w zakresie kontekstu. Analityk przychodząc, patrząc na ten projekt zupełnie na samym początku jest w stanie dać lepszy kontekst, ustanowić jasną wartość biznesową, którą później będziemy wyjaśniać zespołom projektowym. A wiadomo, zupełnie inaczej budujemy katedrę. Analityk biznesowy w przypadku zwłaszcza dobrej analizy interesariuszy będzie też usprawniał przejrzystość komunikacji. Przejrzystość komunikacji, myślę, że w bardzo wielu zespołach z tym się borykamy, jest ciężka do ustanowienia. Mamy jako ludzie bardzo często poczucie, że konsultowanie się z innymi jest oznaką słabości albo oznaką braku kompetencji wręcz. A tymczasem to właśnie przejrzysta komunikacja pozwala nam osiągnąć lepszą wartość biznesową. Nawet najlepszy analityk biznesowy nie jest wart nic więcej niż jego zespół. Jeżeli działamy w zespole,
mamy korzyści skali, których nie możemy w żaden sposób porównać nawet z najlepszymi kompetencjami jednej osoby. W przypadku planowania projektu, wspomniałam trochę o tym, synchronizacja działań z planem biznesowym. Analitycy biznesowi są w stanie pokierować, i będziemy nad tym pracować razem, są w stanie pokierować działaniami na projekcie w ten sposób, żeby czas dotarcia do rynku, czas, w którym uruchamiamy nasze najgłębsze zasoby i rzeczywiście dowozimy, mówiąc kolokwialnie, był zsynchronizowany z faktycznymi potrzebami. W kontekście naszych klientów, ja akurat pracowałam dla sektora farmaceutycznego dość długo, w takich sektorach właśnie jak farmaceutyka, czy jak bankowość i ubezpieczenia, bardzo często zmienia się sytuacja prawna, bardzo często wchodzą na rynek nowe produkty, do których musimy dostosować i systemy, i rzeczywistość. W związku z tym od analityka biznesowego tak naprawdę zależy to, jak dokładnie zgramy się z tym planem, który jest nam narzucany. Jeśli chodzi o zamykanie projektu, wspomniałam o tym częściowo, support, ale tak naprawdę to, co dajemy jako wartość, to jest jak najszybsza, jak najbardziej celna odpowiedź na zapotrzebowanie. Zapotrzebowanie użytkowników, zapotrzebowanie biznesowe, to analityk jest w stanie określić najszybciej, czy jakiś problem, który występuje w systemie, jest błędem, czy jakaś procedura została złamana, czy też nie. Jak taką procedurę ewentualnie usprawnić? Jak widzicie, ogromna odpowiedzialność i ogromna frajda. Jesteśmy zaangażowani w cały projekt. My, analitycy. Jakie mamy kompetencje? Otóż jeśli chodzi o kompetencje analityka biznesowego, bardzo często spotykam się z tym, że słyszę, że no w zasadzie to skończyłem informatykę albo skończyłam informatykę i no tak, no wybrałam, jestem analitykiem. Okej. Okay. Dużo nas o tej analizie nie uczyli. Okej. Okay. To skąd się nauczymy? Na rynku w tym momencie mamy bardzo wiele szkoleń, bardzo wiele pozycji książkowych, bardzo wiele webinarów, bardzo wiele dość ciekawych blogów. Natomiast jeśli chodzi o standardy, standardem, zwłaszcza w ostatnich latach, od mniej więcej 2006-2008 roku, są wszelkie aktywności związane z IIBA, czyli z International Institute of Business Analysis. Cała organizacja, która jest założona tylko i wyłącznie po to, żeby ustrukturyzować wiedzę, techniki, dokumentację i naszą pracę analityczną, w tym również kompetencje. I taki model kompetencji IIBA stworzyło, nazywa się to bardzo pięknie IIBA Business Analysis Competency Model. Ten model za chwileczkę Państwu zaprezentuję. Przejdziemy sobie tam przez obszary kompetencji podstawowych i przez to, jakie są obszary wiedzy analityka, bo tak zostało to podzielone, ale spotkamy się też z modelem i myślę, że ten model też może być Państwu znany, model SOFIA, chociaż on tak się nie pisze, ale tak się wymawia. Model, który jest modelem zasadniczo brytyjskim, pochodzącym z Wielkiej Brytanii i bardzo interesującą, pokazującym rzeczywistość, zwłaszcza dla wszystkich osób, które pracują w IT, rzeczywistość analityczną i przekrojową formę pracy analityka biznesowego. A później króciutko powiemy sobie o pozycji analityka w zespole, czyli o tym, co ja bardzo lubię nazywać bridging the gap. Mam nadzieję, że koleżanka, która pisze ten blog, nie będzie miała nic przeciwko temu. Jest to stwierdzenie, które używamy w wielu sytuacjach, więc niczego od niej nie zabieram. Natomiast, jak wspomniałam, analityk pracuje na styku. I stąd właśnie będziemy mówić o tym pięknym moście i łączeniu dwóch stron. Jeśli chodzi o model kompetencji IIBA, wiem, że wiele osób pytało o to, jak nasz kurs będzie miał się do zarówno certyfikacji Babokowej, jak i do kompetencji, które Babok rozwija. Otóż nasz kurs siłą rzeczy nie ma innego wyboru. Będzie jak najbardziej w dużej mierze opierał się właśnie zarówno i o kompetencje, jak i o obszary wiedzy, które przedstawia nam Babok, Biblia analizy biznesowej, Business Analysis, Body of Knowledge, o tym za chwileczkę.
W ramach modelu kompetencji, w ramach tego Baboka, mówimy o poszczególnych obszarach wiedzy, które tak naprawdę łączą się w dużej mierze z fazami analizy biznesowej. Te obszary wiedzy to planowanie i monitorowanie analizy, pozyskiwanie wymagań i zwracam uwagę, od dzisiaj ci wszyscy, którzy mam nadzieję z nami zostaną, starajmy się używać tego słowa pozyskiwanie. My nie zbieramy wymagań, my je pozyskujemy, to jest coś więcej. My ich szukamy. My pracujemy nad tym, żeby je wydobyć i znaleźć. Bardzo często niewypowiedziane. Pozyskiwanie wymagań i współpraca z klientami oczywiście i z różnymi interesariuszami na naszym projekcie. Zarządzanie cyklem życia wymagań. Analiza strategiczna, o której mówi się bardzo rzadko w innych kontekstach. To tylko Babok tak naprawdę bardzo mocno zaznacza, że analiza strategiczna jest takim kluczowym aspektem dla naszej pracy, choć rzeczywiście w codzienności widzimy go trochę za mało. Analiza wymagań i definicja designu i ewaluacja rozwiązań. Takie obszary, o których podejrzewam, że wszyscy wiemy troszkę. W ramach tych obszarów IIBA dostosowało na podstawie wieloletnich badań, wieloletnich warsztatów i paneli z różnymi analitykami z całego świata najczęściej stosowane, najbardziej efektywne techniki i działania, które zostają podejmowane w ramach tych faz, w ramach tych obszarów. Teraz model kompetencji, który zaproponowała IIBA, opiera się właśnie o te obszary wiedzy i o poziomy biegłości, więc możemy być biegli na poziomie pierwszym, general awareness, który zdecydowanie na tym kursie będziemy przekraczać, będziemy szli w kierunku na pewno jeszcze nie piątki, bo to są naprawdę lata praktyki, natomiast będziemy szli w kierunku wyższych cyferek, po to, żeby pokazać, że nie tylko mamy wiedzę, ale przede wszystkim mamy wiedzę praktyczną. Co jeszcze mówi takiego ważnego IIBA o swoim modelu kompetencji? Otóż to, że wiedza jest jednym aspektem, natomiast drugim aspektem jest kwestia osobowości, kwestia wyuczenia, kwestia pewnej dyscypliny mentalnej, którą posiada analityk biznesowy. I teraz dla tych, którzy mieli wątpliwości albo wciąż je mają, czy można być analitykiem biznesowym, nie mając wiedzy sektorowej albo nie mając wiedzy technologicznej, czy można w ogóle zacząć taką pracę? Otóż można. I myślę, że w drugą stronę dla tych, którzy czują, że są chaotyczni i którzy czują, że może niekoniecznie w tym momencie potrafią zająć się analizą od A do Z, od samego początku do samego końca, to też jest coś, czego można się nauczyć. I nad tym będziemy na naszym kursie pracować. Podstawową kompetencją oczywiście jest nasze myślenie analityczne, nasza zdolność i umiejętność rozwiązywania problemów. O tym będziemy mówić bardzo dużo w lekcji trzeciej bodajże, kiedy przeprowadzę Państwa przez to, jaka jest różnica między samym modelem rozwiązywania problemów, kreatywnego rozwiązywania problemów i naszą działalnością analityczną. Tych różnic jest trochę, ale tak naprawdę niewiele. To jest tak, jak w rozwiązywaniu problemów, kwestia nauczenia się, wyuczenia, wyrobienia pewnych mechanizmów myślowych, które pomagają nam podejść do tematu prawidłowo jako analityk. To jest myślenie kreatywne, to jest podejmowanie decyzji opartej o fakty, ale też jednocześnie szybkiej, takiej, na którą fakty, które w danym momencie znamy, nasz poziom wiedzy w danym momencie pozwala. To jest zdolność, ale też chęć uczenia się. Stąd powiedziałam, że znajomość sektora zdarza nam się analitykom, przyznam z własnego doświadczenia, zaistnieć w danym sektorze po raz pierwszy. Ja przeszłam po wielu latach z sektora publicznego i sektora finansowego do sektora logistyki, o którym pojęcie miałam no mniej więcej takie, że wiem, jak działa poczta. Bardzo w dużym stopniu uogólnienia. Natomiast chęć uczenia się i umiejętność uczenia się, chęć zaangażowania się w procesy, które w danym sektorze mają miejsce, które są dla danego sektora wiodące, jest fantastycznym wskaźnikiem tego, jak potoczy się kariera danego analityka biznesowego. Nasze uczenie się
Nie kończy się zresztą tylko i wyłącznie na sektorze, bardzo często zmieniając choćby kontekst w danym sektorze. Idąc do innej firmy, spotykamy się z nieco inną rzeczywistością. To my musimy być wyczuleni na te wszystkie niuanse i tak naprawdę każdy projekt to jest nowa przygoda, to jest nauka od nowa. Rozwiązywanie problemów. To jest oczywista oczywistość. My jesteśmy od tego, żeby pogodzić różne rzeczywistości biznesowe ze sobą, wybrać jeden kierunek, pomóc wynegocjować pewne rzeczy, więc rozwiązywanie problemów jest, tudzież powinno być naszą pasją. Myślenie systemowe, myślenie koncepcyjne i myślenie wizualne to tak naprawdę różne techniki, które będziemy stosować również w tym kursie, po to, żeby w jak najlepszy sposób dostosować przedstawienie naszej rzeczywistości do kontekstu biznesowego, w którym się znajdujemy. Co dalej? Otóż analityk biznesowy to nie jest tylko maszynka, która ma bardzo twarde skille, jak dzisiaj rozmawialiśmy sobie o tym. Analityk biznesowy to jest też osoba, która w pewien sposób przyjmuje pewien sposób zachowania. Co to znaczy? To znaczy, że całą sobą, idąc do klienta, reprezentuje mój zawód. To znaczy, że mam pewne cechy behawioralne, takie jak właśnie wysoka etyka biznesowa, która pozwala mi budzić u klienta zaufanie, która pozwala mi na szczerość, a jednocześnie prowadzi mnie w kierunku tego, co można powiedzieć, kiedy i komu. Moja odpowiedzialność personalna, moja umiejętność zarządzania czasem, moja umiejętność adaptacji, to są wszystko cechy, które analityk powinien posiadać i mimo, że są to cechy miękkie, jeszcze raz powtarzam, to jest też kwestia dyscypliny. Znam bardzo wielu analityków, którzy w życiu prywatnym są osobami dramatycznie chaotycznymi i nigdy nie zdążają na spotkania na czas, ale w przypadku swojej pracy zawodowej są do bólu punktualni. To jest coś, co można w sobie wyrobić. Jeśli macie w tym kierunku jakąkolwiek inklinację, jeżeli macie zainteresowanie analizą biznesową, to nie bójcie się tego, co wam doskwiera. Są obszary komfortu i są obszary mniej komfortowe, które będę mogła was zaprowadzić i będziecie mogli zweryfikować, że to też jest dla was. Oczywiście wiedza biznesowa, o której wspomniałam, bardzo pomaga, ułatwia życie. Znajomość sektora, znajomość organizacji. W tym przypadku to są wszystko rzeczy, które można przeczytać. To są wszystko rzeczy, których można się nauczyć, idąc do pierwszego klienta. Tutaj znów włącza nam się nasza behawioralna kwestia uczenia się, zdolności i chęci uczenia się, bo tak naprawdę to są rzeczy do opanowania. To, nad czym bardzo warto pracować i będziemy to też podkreślać i mam nadzieję w komunikacji troszeczkę takiej bardziej personalnej, bo będę Państwa prosiła o wiele prac domowych podczas tego kursu i bardzo wiele komunikacji pisemnej, ale też werbalnej troszkę. Ten obszar nie może być zostawiony sam sobie. To jest obszar tak naprawdę najważniejszy. Czy szukamy pomocy, czy gromadzimy wymagania, czy prowadzimy warsztaty, czy negocjujemy z klientem, czy nawet pomagamy testerom, deweloperom. To wszystko opiera się na naszych umiejętnościach komunikacyjnych. Stąd wiem, że bardzo wiele osób, zwłaszcza w sektorze IT, ma troszeczkę takiej awersji do wszelkich metod miękkich i do ewentualnych metod, które budują zespół. Przyznam szczerze, że byłam w tym samym szacownym gronie. Na bardzo dużym projekcie startupowym zatrudniono dla nas specjalnie osoby, które prowadziły nas w budowaniu projektu i w budowaniu zespołu projektowego i okazało się, że to właśnie komunikacja jest tym, co pozwoli nam przetrwać jako zespołowi. Więc na pewno na kursie również będę Państwa prosiła o aktywowanie Waszych umiejętności komunikacyjnych, umiejętności słuchania, ale też umiejętności przetwarzania i pokazywania zarówno swojej wiedzy, jak i swojej opinii w bardzo wyważony sposób. Co jeszcze? Oczywiście umiejętności interaktywne.
Analityk jest konsultantem wewnętrznym. Stąd też myślę, że takim plusem mojej przygody akurat analitycznej było rozpoczęcie jej w firmie konsultingowej. Analityk jest osobą, która de facto przyjmuje pewną rolę wiodącą na projekcie. Niekoniecznie rolę wiodącą w organizacji. Jest to takie przywództwo bez przywództwa, za pomocą którego nakierowujemy ludzi na właściwe ścieżki, nakierowujemy działania na właściwe tory, natomiast niekoniecznie robimy to z punktu, że tak powiem, przewagi organizacyjnej czy z punktu jakiejś siły organizacyjnej, ale właśnie z punktu naszej komunikacji i wywierania wpływu. Na pewno będziemy troszeczkę pracować w grupie i o tą pracę w grupie będę Państwa też prosiła na zajęciach, natomiast nie zapominajmy, że analityk jest wciąż tą osobą współpracującą, więc czy będziemy analitykiem jedynym na projekcie, czy będzie nas więcej, czy tak jak w moim przypadku miałam fantastyczny zespół analityczny, nie jeden zresztą, z którym budowaliśmy rzeczy razem. Umiejętność pracy w grupie, umiejętność porozumiewania się aktywnego z innymi, umiejętność korzystania z tego, jakie błędy popełniamy wszyscy i jakie naprawiamy, jest dla analityka kluczowa. No i oczywiście last but not least, musimy sobie o tym powiedzieć, bardzo ważna rzecz, kwestia narzędzi i technologii. Żyjemy w takim świecie, w którym podstawowe narzędzia analityka biznesowego, czyli kartka papieru i ołówek, troszeczkę odchodzą do lamusa, chociaż wciąż zachęcam do podejmowania prób notowania wszystkiego, co się da, właśnie ręcznie, bo jest to najszybsza metoda. Natomiast analityk biznesowy jest osobą, która musi w którymś momencie być obeznana z narzędziami wspierającymi analizę biznesową, z narzędziami wspierającymi komunikację, z narzędziami ułatwiającymi współpracę. I sporo z tych narzędzi będzie pokazane na naszych kursach, z niektórymi spróbujemy pracować bardziej aktywnie. Myślę, że tak naprawdę kluczową kwestią tutaj będzie to, żebyśmy mieli wiedzę na temat tego, gdzie konkretnie dalszej wiedzy szukać, czyli w jaki sposób usprawniać nasze zdolności i nasze umiejętności w tym zakresie. To o IDA. Jeśli chodzi o SOFIE i nasz model kompetencji SOFIA, to jest model kompetencji, który, jak wspomniałam, jest modelem utworzonym dla osób pracujących w szeroko rozumianym zakresie ICT. Ten model jest odświeżany co 3 lata. W tym momencie mamy już wersję 8. Z tego, co pamiętam, wersja 8 nie jest jeszcze przetłumaczona na język polski, wersja 7 na pewno jest. Możecie Państwo sprawdzić to na stronach internetowych TOFI, natomiast jest to troszeczkę inny sposób patrzenia na rzeczywistość, bardziej powiedziałabym cross-strategiczny w tym zakresie, że analityk biznesowy w różnych swoich odcieniach, co widać tutaj dokładnie po lewej stronie, w zależności od swojego zaawansowania, podobnie jak w przypadku IBA, będzie miał różny poziom zaawansowania umiejętności w dziedzinach, które są tutaj wymienione. No i tutaj oczywiście te dziedziny są nazwane zupełnie inaczej. Koniec końców, przechodząc przez zakres kompetencji SOFIA i zakres kompetencji IBA, dochodzimy mniej więcej do tych samych wniosków. Tutaj nie ma specjalnie większych różnic. Widzimy doskonale to, ponieważ SOFIA dedykuje jeszcze pewne akcje do pewnych poziomów zaangażowania i do pewnych poziomów doświadczenia analityka biznesowego, to widzimy po prostu, że wraz ze wzrostem doświadczenia analityka biznesowego tych kompetencji jest coraz więcej i one są coraz bardziej idące w kierunku właśnie kompetencji czy zarządczych, czy strategicznych. Jak zatem pozycjonujemy siebie jako analityka? Mamy już te nasze kompetencje, wiemy mniej więcej, co będziemy robić. I teraz pytanie podstawowe. Czy my jesteśmy IT, czy my jesteśmy biznesem? Otóż, jesteśmy jednym i drugim. I nie jesteśmy ani jednym, ani drugim. To jest cała śmieszność naszej sytuacji, że w różnych organizacjach próbuje się wdrożyć w różne struktury.
Natomiast tak naprawdę analityk biznesowy pracuje dla całej organizacji. Jesteśmy tym łącznikiem, tym mostem i stąd właśnie to Bridging the Gap, który biznesowi pozwala zrozumieć świat IT, pozwala zrozumieć to, że pewne wymagania mogą być absolutnie niewykonalne albo po prostu zbyt drogie w stosunku do tego, jaką korzyść biznesową przynoszą. Pozwala użytkownikom biznesowym czy interesariuszom biznesowym zrozumieć to, w jaki sposób pewne wymagania mogą być wdrażane, że musimy zaczynać od podstaw i dopiero później rozbudowywać, że możemy pracować iteracyjnie, że pewne wymagania będą dawały trochę inny rezultat niż biznes sobie wymarzył. Z drugiej strony, my mamy być tym łącznikiem, który troszeczkę na sposób czarodzieja Gandalfa tłumaczy zespołowi projektowemu, jaka jest wartość biznesowa tego, co budujemy, jaki ma być ostateczny cel. To w bardzo częstych przypadkach skutkuje tym, że nasz zespół projektowy staje się dużo bardziej efektywny. Wiedząc, co robimy, wiedząc, jakie mamy osiągnąć cele, jesteśmy w stanie w sposób bardziej kreatywny, w sposób bardziej odpowiedzialny kształtować konkretne rozwiązania. To oczywiście będzie widać bardzo wyraźnie przy naszej współpracy z deweloperami. Kiedy deweloper wie, jaką rzeczywistość buduje, a nie patrzy tylko i wyłącznie na sucho zapisane fakty w naszych dokumentacjach albo na nasze modele, to pracuje mu się zupełnie inaczej i jest w stanie przyjąć jakąś pozycję, w której daje nam informację zwrotną o tym, jak w lepszy sposób można rozwiązać dany problem, o tym, jak w szybszy sposób można pewną kwestię uporządkować. I to jest wszystko wiedza, której w inny sposób, w taki sposób silosowy, przy takich bardziej tradycyjnych podziałach, nie jesteśmy w stanie wyłapać. Stąd, mimo że część z nas jeszcze pracuje w bardziej tradycyjnych metodologiach, w metodologiach waterfallowych, jest rozdzielona od tego świata bardziej projektowego, bardziej IT, zawsze musimy jako analitycy biznesowi patrzeć na nasze połączenie. Jesteśmy tak naprawdę zarówno osobą, która pracuje dla klienta po stronie biznesu, jak i osobą, która pracuje dla drugiego naszego klienta, czyli dla naszego zespołu projektowego. To, co jest bardzo ważne i ten priorytet chciałabym, żebyście Państwo zapamiętali, i to też nawiązuje poniekąd do naszej kwestii, czy doświadczenie i czy raczej wykształcenie techniczne jest nam potrzebne. Otóż priorytetem w budowaniu takich mostów pomiędzy biznesem i zespołem projektowym jest używanie jednego języka, jednego zestawu informacji, który będzie zrozumiały dla obu stron. To nie jest tak, że my pracujemy w dwóch rzeczywistościach i możemy sobie pozwolić na to, że pokazujemy jakąś część prawdy wykrojoną i w pewien sposób przystosowaną do zrozumienia zespołowi projektowemu, a troszeczkę inną i troszeczkę inaczej podkolorowaną przekazujemy biznesowi. My jesteśmy takimi osobami, które mają za zadanie tworzenie rzeczywistości wspólnej dla obu systemów, zarówno dla biznesu, jak i dla IT. To my jesteśmy tym łącznikiem. W związku z tym, jeśli ktoś ma doświadczenie techniczne i wykształcenie techniczne, to świetnie, bo to się naprawdę przydaje, ale warto nie zapominać o tym, że poza rzeczywistością techniczną istnieje jeszcze bardzo, bardzo duży świat, którego my też możemy nie rozumieć, więc musimy się go nauczyć. Jeśli ktoś tego doświadczenia albo wykształcenia technicznego nie posiada, to proszę się też nie bać, bo to też jest rzeczywistość, której możemy się nauczyć i której uczymy się bardzo często w przypadku po prostu aktywnej pracy codziennej analityka biznesowego. Mam nadzieję, że zarówno na kursie, jak i później w praktyce zawodowej wyrobimy sobie taki fantastyczny komfort pracy, w którym będziemy potrafili zadawać pytania, nawet takie, które wydają się głupie, chociaż takich nie ma, i popełniać błędy, bo w ten sposób uczymy się najwięcej. Natomiast tak czy inaczej jesteśmy w rzeczywistości, którą budujemy my na sobie od samego początku, rzeczywistości pomiędzy biznesem i IT łączącej te dwa światy.
Tutaj troszeczkę z nawiązaniem do tego, jak wyglądały Państwa wątpliwości, kiedy pytacie nas o to, co tak naprawdę będzie na tym kursie, jakie są standardy w analizie biznesowej. Miałam już kilka pytań o to, czy my jesteśmy zgodni z BABOK-iem, czy jesteśmy zgodni z IREB-em. Jak w ogóle kształtują się standardy w analizie biznesowej? Tak jak wspomniałam, jedną z głównych organizacji, która też standardy w analizie biznesowej kształtuje, jest IIBA. Mamy chapter polski. Możemy się dowiadywać rzeczy zarówno w języku angielskim, jak i w naszym ojczystym. Mamy dokumenty, które tworzy zarówno IIBA, jak i inne organizacje. Dokumenty typu Body of Knowledge, czyli nasze biblię postępowania, nasz kodeks. Mamy oczywiście certyfikacje międzynarodowe i to też są standardy, o których za chwileczkę Państwu powiem, może troszkę niektórych dziwiąc. Możemy uczestniczyć w różnych organizacjach, jak inaczej zdobywamy standardy, jak te standardy są tworzone, oczywiście przez metodologię i blogi. Wspomniałam dzisiaj i bardzo polecam tym, którzy z nami zostaną i tym, którzy się nie zdecydują. Spójrzcie na blogi, popatrzcie, jak szeroki jest ten świat analizy biznesowej i jak wiele jest narzędzi, z których możemy korzystać. My na naszym kursie zaczęłam liczyć techniki, które będziemy jakoś sobie odkrywać i które będziemy ćwiczyć. Jest ich naprawdę dużo. Te wszystkie techniki tworzą jakieś standardy, aczkolwiek system żyje i tworzą się nowe standardy, tworzą się nowe kierunki, zwłaszcza w zakresie metodyk zwinnych, to są niebywale interesujące historie. Jeśli chodzi o standard BABOK, tak jak wspomniałam, nie oderwiemy się od tego w żaden sposób w kursie, dlatego że to jest po prostu zebranie naszej rzeczywistości. Kurs będzie zdecydowanie bardziej praktyczny niż teoretyczny, to znaczy będę go starała się ukierunkować przez pryzmat moich doświadczeń, przez pryzmat tego, co rzeczywiście działa, a co jest może jakąś sytuacją nadmiarową. Również przez pryzmat tego, jak radzić sobie z pewnymi technikami czy z pewnymi standardami, które są nam narzucane, a które niekoniecznie działają tak wspaniale. Jeśli chodzi o BABOK, w tym momencie mamy wersję trzecią naszego dużego dokumentu, naszej Biblii, która opisuje obszary wiedzy, używane techniki, metodologię prowadzenia analityki biznesowej. Dodatkowo w roku 2015 został też stworzony dodatek, najpierw jako osobny dokument, później skorporowany w ramach BABOK-a, opisujący rzeczywistość analityka biznesowego w technologiach zwinnych. Bardzo wart uwagi. Będziemy się na tym też opierać. Jeśli chodzi natomiast o certyfikację, BABOK jest podstawą do certyfikacji udzielanej przez International Institute of Business Analysis. Ta certyfikacja jest udzielana na wielu poziomach i w wielu obszarach. Ja akurat tutaj wybrałam kilka. Pierwszy z nich jest certyfikatem, który daje ten pierwszy poziom zaangażowania, pierwszy poziom wiedzy, czyli to, że rzeczywiście wiemy, ale nie mamy umiejętności praktycznych, czy nie jesteśmy w stanie potwierdzić naszych umiejętności praktycznych w żadnym z tych obszarów. Ostatni z tych certyfikatów, czyli IIBA AAC, jest certyfikatem właśnie zorientowanym tylko i wyłącznie na metodyki zwinne, przy czym to też jest tylko jakiś tam wykrój. Co jest ważne do powiedzenia na temat certyfikacji, jeżeli chodzi o IIBA, to to, że jest to certyfikacja chyba wciąż jeszcze najbardziej uznana międzynarodowo. Pracując zarówno w bankowości, jak i w farmaceutyce, spotykam się, jeśli z jakimikolwiek wymaganiami certyfikacji, to właśnie z wymaganiami CBAP czy CCBA. Tutaj ważna uwaga, choć troszeczkę proszę wybaczyć przez mój pryzmat, czy certyfikacja jest tak bardzo ważna? Wiem, że bardzo wiele osób uważa, sama dla siebie bardzo często, że otrzymując certyfikat stajemy się takim analitykiem biznesowym, czy takim specjalistą, który już coś udowodnił, który już udowadniać nie musi w związku z tym. Może po prostu sobie spokojnie pracować i ma pewien poziom, wie co robi. I tak nie. Co jest pięknego w certyfikacjach BABOK-owych, w certyfikacjach IIBA, to to, że
tak jak wspomniałam, te certyfikacje, zwłaszcza te nasze pierwsze trzy, z najwyższą certyfikacją SLIBA, przewidują sprawdzenie doświadczenia, praktycznego doświadczenia, weryfikacji tego praktycznego doświadczenia w obszarach wiedzy. To znaczy, że żeby uzyskać certyfikat SLIBA, musimy pracować w sektorze, w odpowiednich obszarach wiedzy, podejmować pewne działania i te działania muszą być udokumentowane. Musimy wręcz wykazać się tym, że ktoś poprze ten nasz poziom wiedzy i wesprze naszą aplikację o taki certyfikat. To jeszcze przed zdaniem egzaminu. To jest fajna sprawa, dlatego że to pokazuje nasze doświadczenie, nasze zaangażowanie. Natomiast czy jest to sprawa kluczowa? Powiem tak. Podczas tych dwóch tygodni, kiedy próbowałam przejść przez różne ogłoszenia o pracy czy oferty, które dostawałam, zapotrzebowania, spotkałam się tylko z dwoma przypadkami, a przejrzałam ich grubo ponad 100, kiedy certyfikat był preferowany. Nie wymagany, a preferowany. Te certyfikaty, które były preferowane, w jednym przypadku to był IRAP, w drugim przypadku to był CBAP. I już Państwu odpowiadam, jak wyglądała sytuacja z IRAP-em. To była rzeczywiście tylko certyfikat jest preferowany, informacja krótka i zwięzła. W przypadku CBAP-a informacja szła troszeczkę dalej. CBAP albo możliwość udowodnienia podobnego doświadczenia we własnym CV. O ile będę się koncentrowała w dużej mierze i mam nadzieję, że uda mi się to też Państwu zapewnić w ramach tego kursu na uzyskaniu pewnego poziomu wiary we własne siły, pewnego poziomu asertywności i to na pewno certyfikacja też jest nam w stanie dać, o tyle podkreślę z całą mocą, nie ma bardziej kluczowego aspektu, jeśli chodzi o pracę analityka biznesowego, niż doświadczenie. Żaden certyfikat nie jest w stanie zapewnić nam tego, co zapewniają nam kolejne projekty, kolejne praktyki. Czy w związku z tym namawiam Państwa do tego, żeby się nie certyfikować? Broń Boże. Namawiam Państwa do tego, żeby spróbować swoich sił rzeczywistości, żeby wciąż się doszkalać, uczyć, być asertywnym i certyfikować się po jakimś czasie, kiedy ten certyfikat rzeczywiście potwierdza to, co wiemy, daje nam pewną pozycję i jest wart swoich pieniędzy, bo umówmy się, certyfikacja zwykle jest dość kosztowna. W przypadku tego drugiego certyfikatu, który był wymagany, to jest certyfikat IRAP. IRAP, czyli International Requirements Engineering Board, to jest organizacja, która jest głównie oparta o struktury niemieckie i skandynawskie. Jest to organizacja utworzona troszeczkę później, bo w 2006 roku, więc w odróżnieniu od IIBA ma historię nieco krótszą. Przy czym tutaj muszę nakreślić jedną rzecz. Jak Państwo widzicie w tych naszych fantastycznych buletach, to jest organizacja, która definiuje standardy w ramach inżynierii wymagań. I o tym będziemy sobie mówić już na pierwszych zajęciach w naszym kursie. Jaka jest różnica między inżynierią wymagań a analitykiem biznesowym? Jeśli sięgniecie Państwo pamięcią 30 minut wstecz, mówiliśmy sobie o tym, jakie kompetencje posiada analityk biznesowy, gdzie w projekcie nasze kompetencje mogą być użyte i z jakim fantastycznym efektem. To są kompetencje idące daleko dalej niż sama inżynieria wymagań. Oczywiście pozyskiwanie, analiza, negocjacja, specyfikacja wymagań to są wszystko bardzo ważne aspekty, ale koncentrujące się głównie na tym momencie, kiedy projekt już trwa i kiedy my przychodzimy robić tą naszą najbardziej organiczną pracę. Czy w związku z tym IRAP nie jest wartościowy? Oczywiście nie. IRAP jest bardzo wartościowy, natomiast koncentruje się na pewnym bardzo zawężonym wycinku rzeczywistości, naszej rzeczywistości analitycznej. No i tutaj pytanie tak naprawdę o nasze preferencje. Ja akurat, ponieważ mam sporo doświadczenia w zakresie analityki również procesów, jestem zdania, że warto pójść szerzej. To jest moje zdanie osobiste. Nie będę nikomu w żaden sposób stawała na drodze i też spotykając analityków, którzy mają certyfikację IRAP-a, jestem bardzo często pod wrażeniem. To są ludzie, którzy radzą sobie świetnie również z innymi kompetencjami. Natomiast IRAP po prostu jest nieco węższy.
Jeżeli chodzi o poziomy zaangażowania czy poziomy doświadczenia, to IREP również przewiduje różne poziomy. Tutaj są trzy: Foundation, Advanced i Expert. Znów polecam raczej te poziomy, które już w jakiś sposób podkreślają nasze doświadczenie w praktyce. Jest jeszcze certyfikat agile'owy, który koncentruje się na doświadczeniach analityka biznesowego właśnie w technologiach zwinnych. I te, znowu tak samo jak w przypadku IBA, są prawdopodobnie troszeczkę bardziej godne polecenia, dlatego że jednak ta praca wygląda ciutkę inaczej. Jak znaleźć swoje kompetencje? Otóż, proszę Państwa, bardzo często jest tak, że kiedy przychodzą do nas do rekrutacji różne osoby, mówią: no ja pracowałem jako taka osoba albo taka osoba, ale nigdy nie miałem tytułu analityka biznesowego. Nie ma problemu. Kompetencje analityka nie są w żaden sposób związane z tytułem. Kompetencje analityka bardzo często mają osoby, które wręcz nawet nie pracują w IT. Nawet nie pracują w organizacjach, które zajmują się w jakikolwiek sposób analizą. Jak wspomniałam, zdolności analityczne to jest kwestia natury albo kwestia wyuczenia. Ja opowiadając o tym kursie mówię trochę tak, że tworzymy sobie tutaj taką zbroję, którą będziemy jako analitycy codziennie przywdziewać, idąc na nasze pole walki, do naszej pracy. To jest taki zestaw kompetencji, który może być wyuczony perfekcyjnie, zupełnie dla nas nienaturalny, ale wyuczony i może być dla nas drugą skórą. Więc nie sugerujmy się tym, co robiliśmy do tej pory. Nie patrzmy na to, że nasz tytuł może nie odpowiada naszej wymarzonej rzeczywistości. Analitykiem biznesowym można być pod warunkiem odpowiedniej motywacji, odpowiednich chęci, umiejętności, które można sobie zbudować. O wykształceniu technicznym już wspomniałam siłą rzeczy. Wykształcenie techniczne czasem pomaga, czasem wręcz przeszkadza. Moi znajomi bardzo często mówią o tym, że nigdy nie wykorzystywali swoich umiejętności dyplomatycznych w żadnej pracy. I ja zawsze wspominam o tym, że moje umiejętności dyplomatyczne, które zdobywałam na uniwersytecie i w praktyce, bardzo wymagają ich pracy. W związku z tym, jeśli ktoś boi się tego, że może ma zbyt dużo tych miękkich aspektów, proszę się nie bać. Zapraszamy serdecznie. To są bardzo ważne kompetencje. Analiza. I o tym też myślę, że warto wspomnieć w takim kontekście bardziej dla mnie osobistym. Analiza jest obecna w bardzo wielu aspektach, w bardzo wielu zawodach, na bardzo wielu płaszczyznach. To jest mindset. Często mamy takie sytuacje, kiedy wracają do biura osoby na przykład po urlopie macierzyńskim albo po urlopie wychowawczym. Często panie, czasem też panowie, którzy chwalą się tym, że nabyli nowych kompetencji. Właśnie bardziej analitycznych. Potrafią lepiej słuchać, potrafią lepiej komunikować, potrafią się dostosować do sytuacji, są bardziej elastyczni. To wszystko są kompetencje, których należy szukać w naszych codziennych zawodach i które należy rozwijać, a które będą nam pomagały właśnie w dojściu do roli bardzo, bardzo dobrego i efektywnego analityka biznesowego. Teraz trochę takiej zajawki. Na sam koniec zostawiłam Państwu perełkę. Ja to może się wtrącę, słuchajcie, moi drodzy, możecie już pisać pytania, tak żeby się troszkę nazbierano za Was. Magda w tym czasie dokończy część merytoryczną. Opowiemy jeszcze pewnie troszkę w paru słowach o tym, co dla Was przygotowała już na później, na kursie. Natomiast potem przechodzimy do sesji pytań i odpowiedzi, tak żeby będziecie mieli szansę dostać odpowiedź na wszystkie rzeczy, które Was interesują, również te związane z prezentacją, ale i z samym zawodem analityka biznesowego. Także gorąco zachęcam do pisania pytań i oddaję głos Pani z powrotem. Dziękuję bardzo. Na samym kursie będziemy się uczyć wielu kompetencji, będziemy się uczyć wielu technik, będziemy próbować naszych sił i będziemy starać się je rozwijać jak najbardziej. W związku z tym mam nadzieję, że tych kompetencji będzie nam przybywało, tak zdecydowanie. Teraz jak te kompetencje przekuć w nasze CV? Bo finalnie bardzo miło będzie nam się spotkać wszystkim razem. Na pewno takie doświadczenie rozszerza zakres naszej wiedzy i zakres naszych skini niesamowicie, bo praca też w grupie i wymiana ewentualnych myśli jest bardzo płodna. Natomiast jak pokazać w naszym życiorysie, że jesteśmy analitykiem?
Przez cały kurs będziemy mówić sobie o tym troszeczkę pobocznie, aż do ostatniej lekcji, kiedy tutaj zobowiązuję się. Wszyscy, którzy zostaną, dostaną ode mnie szereg informacji o tym, co zrobiliśmy, jak to jak najlepiej przedstawić w swoim CV. Nie powiem, że jestem ekspertką, jeśli chodzi o CV, ale czasem zatrudniam ludzi. Dostaję też dość sporo ofert, więc chyba mam jakieś własne sukcesy w tym zakresie. I myślę, że tymi sukcesami również Państwo będziecie mogli się podzielić z nami i my z Wami. Jeśli chodzi o sam życiorys analityka, który będziemy sobie budować, ważne, żeby zapamiętać to, że to nie jest dokument, który jest historią zatrudnienia. Starając się o pracę analityka biznesowego, przedstawiamy siebie, sprzedajemy siebie. To jest nasz dokument analityczno-sprzedażowy. Jeżeli ja wysyłam swoje CV, to znaczy, że wysyłam je na konkretną ofertę. Nie piszę jednego dokumentu pod wszystkich. Tak naprawdę analiza oferty pracy jest pierwszym testem. W związku z tym, jeśli jestem analitykiem biznesowym, to sprawdzam najpierw, czy jest to gra warta świeczki dla mnie, a po drugie, staram się sprzedać moją osobę, oczywiście w cudzysłowie, tak, żeby jak najlepiej spełnić wymagania, nawet te, które nie są wypowiedziane w samej ofercie, i żeby pokazać moją wartość dodaną do pracy. W związku z tym nad tym dokumentem analityczno-sprzedażowym pochylimy się zdecydowanie. Będziemy zwracać uwagę na to, jakiej terminologii używać. Terminologia jest kluczem do przedstawienia poziomu wiedzy. Jeżeli mówimy, pokazaliśmy sobie te niektóre oferty pracy, że będziemy współpracować z zespołem projektowym albo z deweloperami. Co to znaczy w praktyce? Co to znaczy ta współpraca? Czy to znaczy, że my będziemy weryfikować kod? Pewnie nie, albo może. Czy to znaczy, że my będziemy weryfikować scenariusze testowe? Kto wie? Ta terminologia powinna być na tyle szczegółowa, żeby pokazać, że my wiemy, o czym mówimy, ale żeby też nie skonfundować absolutnie osoby, która będzie czytała naszą ofertę, bo ta osoba niekoniecznie musi mieć dokładnie taki sam poziom i zakres wiedzy. To my będziemy ekspertem, to nas się rekrutuje. W związku z tym przejrzystość. To, co ważne w CV, bardzo często dostajemy takie dokumenty, które wymieniają całe doświadczenie osoby, mówią o tym, co się zadziało na poszczególnych stanowiskach, w poszczególnych obszarach zatrudnienia. No i dalej nie wiemy, co tak naprawdę potrafi ta osoba. Pokazywanie swoich doświadczeń poprzez pryzmat mocnych stron, poprzez pryzmat uzasadnienia tego, dlaczego to jest moja mocna strona, to jest zdecydowanie dużo lepszy obraz doświadczenia niż sama historia zatrudnienia. No i ostatnia rzecz w samych zakresach, jeśli chodzi o pryncypia, dopuszczamy pewną formę kreatywności. To znaczy, jeżeli jesteśmy, powiedzmy, analitykiem systemowym, systemowo-biznesowym, to znaczy, że jesteśmy analitykiem biznesowym. To jest taki stopień kreatywności, gdzie możemy sobie jasno to wyjaśnić, jasno powiedzieć. Jeżeli nasz tytuł mówi coś bardzo śmiesznego, ale tak naprawdę prowadzimy analizę biznesową, to możemy to też wyjaśnić i możemy powiedzieć, tak naprawdę mój tytuł był taki i taki, ale zajmowałam się analityką biznesową. Jeden z moich pierwszych projektów, zostałam bardzo szybko awansowana do rangi project managera, ale tak naprawdę byłam analitykiem biznesowym i tego project management robiłam raptem może z 5%. Przepraszam, przerwę cię, bo to się bardzo wiąże z jednym z pytań, które mamy. Właśnie jaka jest różnica między project managerem a analitykiem biznesowym, bo wiele obszarów wydaje się pokrywać. Tak jest. Już tłumaczę. Project manager i teraz, żeby to powiedzieć ładnie, nie mam nic przeciwko project managerom, to zacznijmy od tego. Project manager jest osobą, która ma znacznie szerszy zakres odpowiedzialności, jeżeli chodzi o samą aktywność projektową, to znaczy jest to osoba, która po pierwsze planuje i to już bardzo często w zakresie finansowym, zasoby, harmonogramy pracy, która odpowiada za dostarczenie ogółu rzeczywistości projektowej. Analityk biznesowy jest wciąż odpowiedzialny za wymagania biznesowe, nie za development, nie za dostarczenie kodu, nie za dostarczenie testów, częściowo za jakość, ale też tylko w swoim zakresie. W związku z tym my współpracujemy z project managerami,
To też oczywiście zależy od metodyki, która jest używana na projekcie, bo teoretycznie na niektórych projektach project managerów już nie powinno być, ale wciąż ich mamy. Czasem powinni być, ale ich nie ma. Natomiast my koncentrujemy się wciąż na tym, co jest esencją projektu, czyli właśnie na wymaganiach. Na tym, jaką rzeczywistość budujemy, podczas gdy project manager tego kontentu, tego mięsa, mówiąc kolokwialnie, znać aż tak dobrze nie musi, natomiast musi zarządzić całym zespołem projektowym, musi doprowadzić do tego, żeby analitycy współpracowali właśnie tak szeroko, wysokopojęciowo z testerami, z deweloperami, z biznesem, żeby po prostu wszystkie działania projektowe dowieść do tego wspólnego celu. No to jak jesteśmy już w tym temacie, to padło też kolejne pytanie. W tym razie, jaka jest różnica między product ownerem a analitykiem biznesowym? Już tłumaczę. Product owner a analityk biznesowy to jest bardzo ciekawa relacja, bo najczęściej product owner powinien być naszym partnerem pierwszorzędnym. Product owner jest odpowiedzialny za to, jaki kształt biznesowy przyjmie projektowana przez nas aplikacja, przyjmie produkt, który budujemy, procesy, procedury, choćby procedury związane z obsługą klienta. To znaczy, że product owner jest przedstawicielem biznesu, najbardziej skoncentrowanym na tym, co my jako zespół projektowy będziemy budować. Jakie są problemy z taką rolą? Otóż takie, że najczęściej jest to osoba z biznesu, która zajmuje się tym, co nazywamy po angielsku business as usual, czyli codzienną praktyką biznesową. W związku z tym nie ma dużo czasu na to, żeby uczestniczyć w projektach. Teoretycznie, zwłaszcza w technologiach zwinnych, w metodykach zwinnych, bo tak naprawdę stąd bardzo ugruntowała się pozycja product ownera, product owner jest odpowiedzialny za to, jak zdefiniujemy naszą rzeczywistość, czyli za definicję poszczególnych historyjek czy wymagań, które będą później przez analityka analizowane, przez deweloperów dewelopowane, przez testerów testowane i wreszcie dowożone do rzeczywistości. W praktyce często wygląda to tak, że ten product owner takich historyjek albo nie napisze, albo napisze je bardzo górnolotnie, albo tylko zaznaczy obszary. Czasem dlatego właśnie, że brakuje mu czasu. Czasem dlatego, że brakuje mu kompetencji IT, kompetencji technicznych, że brakuje mu znajomości technologii, że brakuje mu znajomości choćby tego, jak inni gracze na rynku posługują się tą technologią. I tutaj wchodzi jako taki przewodnik analityk biznesowy. Więc teoretycznie z product ownerem my powinniśmy tworzyć combo, przy czym to my de facto jesteśmy przewodnikiem po świecie IT, to my zabieramy dużą rzeczywistość biznesową i rozmieniamy ją na drobne. Mówimy o konkretnych wymaganiach, analizujemy konkretne zasady biznesowe, czyli po prostu uszczegóławiamy rzeczywistość, którą podaje nam product owner. Dlaczego powiedziałam, że jest to bardzo ciekawa relacja? Otóż dlatego, że bardzo często analityk biznesowy wpada w takie sidła i nagle staje się trochę product owner. Bo zespół projektowy bardzo często wraca do nas, nawet po tych naszych szczegółowych wymaganiach analitycznych, z masą pytań. A czemu to ma służyć? A czemu tamto ma służyć? A co jeśli to? A co jeśli tamto? A w systemie, który z nami współpracuje, pojawia się taka informacja i do czego to służy? No i teraz analityk biznesowy ma dwie możliwości. Albo wiecznie pukać do drzwi product ownera i za każdym razem czekać na odpowiedź, albo przyuczyć się trochę tego, jak wygląda sytuacja biznesowa. A że analityk biznesowy powinien się orientować w kontekście biznesowym, to po prostu ma do tego predyspozycję. Bardzo często analityk biznesowy staje się takim de facto product ownerem. W niektórych organizacjach wręcz jest to usankcjonowane. Nie powiedziałabym, że jest to sytuacja, która jest najbardziej efektywna. To nie jest nasza preferowana sytuacja. Preferowane jest to dobre kombo z product ownerem, z czystym biznesem i z nami pomiędzy biznesem i IT. Natomiast rzeczywiście te kompetencje są zdecydowanie bliższe pomiędzy naszymi rolami niż pomiędzy rolą biznes analityka i project managera. Bardzo wyczerpująco. Słuchaj, no przecież zamkniemy tą triadę porównań do innych zawodów, bo tutaj też
Padło pytanie, czy UX designer często wchodzi w buty analityka biznesowego. Jak wygląda ich kooperacja przy badaniu potrzeb klienta? To jest rzeczywiście temat, który jest bardzo bliski. Jak często wchodzi w buty? Powiem tak. Na jednym z moich ulubionych projektów, który będzie niejako, zdradzę już, będzie niejako podstawą naszego kursu, jeśli chodzi o prace domowe, troszeczkę będę z niego czerpała, budowaliśmy produkt zupełnie nowy. Budowaliśmy usługę, która była zorientowana właśnie na klientów indywidualnych, więc nasze customer journey było tak niesamowicie ważne, że de facto było ważniejsze od naszego software'u. Co za tym idzie, oczywiście nie byliśmy w stanie tego w żaden sposób wyciągnąć od organizacji, tym bardziej, że produkt był nowy, więc wszelkie wymagania musiały iść bezpośrednio od użytkowników ostatecznych, którymi byli zwykli obywatele kraju pod tytułem Belgia. Sprowadziło się to do tego, że rzeczywiście pracowaliśmy w pełnej interakcji z designerami UX-owymi. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony analityk biznesowy znów wkracza z tą swoją wiedzą biznesową, wiedzą o procesie, wiedzą o organizacji, wiedzą o tym, jakie mamy zasoby i co możemy, a czego nie możemy zrobić. A z drugiej strony analityk biznesowy stara się dostosować i dopracować tę sytuację, te nasze zasoby do tego, co jest wymagane finalnie i jaką rzeczywistość chcemy zaprezentować. Ja akurat wspominam UX design bardzo miło i bardzo kreatywnie, dlatego że pracowaliśmy z początku tylko i wyłącznie na papierze, dopiero później na konkretnych narzędziach i dopiero później byliśmy zapraszani na testy użytkowników finalnych i to jest naprawdę poezja. Jeśli będzie taka potrzeba, chętnie o tym opowiem, bo sam proces jest fascynujący. Natomiast też trzeba zobaczyć to jako combo, bo bardzo często UX designerzy mówią o rozwiązaniach technologicznych, które są używane, natomiast nie znając tego kontekstu organizacyjnego, sytuacyjnego, zasobów firmy, procesów, które już mamy, procedur, które już mamy. I tutaj znowu rola naszego styku, żeby im pomóc w związaniu tych rzeczywistości i żeby sobie pomóc w związaniu tej rzeczywistości, którą musimy przedstawić finalnie jako produkt. Super, bardzo wyczerpująca wypowiedź. Wy cały czas możecie pisać swoje pytania, na wszystkie odpowiemy. Może Magdo byś skończyła tutaj swój wywód i już przejdziemy tak, bo wkradła się trochę ten Q&A tylnymi drzwiami, ale dokończ proszę swój slajd i już odpowiemy na resztę pytań. Dokładnie. Mam dla Państwa tą perełkę w bardziej praktycznym zestawie, to znaczy o przykładowych sekcjach CV chciałam Wam krótko opowiedzieć. O tym, że bardzo ważne jest napisanie sylwetki analityka, o tym, że kiedy mówimy o sobie, mówimy analityk biznesowy z 2-letnim doświadczeniem na projektach w sektorze ubezpieczeniowym. Kiedyś tak o sobie napisałam, pamiętam, że to było moje pierwsze CV, ktoś mi tak doradził i nigdy nie zapomnę, że tak doradził, bo to była jedna z najlepszych rad chyba, które otrzymałam w zakresie życiorysu. Przedstawiamy siebie, sprzedajemy siebie, pokazujemy, co nas interesuje, mówimy szczerze. Mówimy szczerze oczywiście o tym, w czym jesteśmy najlepsi, co jest dla nas fascynujące, albo o obszarach, których chcielibyśmy się dowiedzieć, które chcielibyśmy poznać, na przykład o tym UX-ie cudownym. To, co jest najważniejsze tak naprawdę, to nie to, jak to zrobić, a czego unikać. Nie możemy z jednej strony być zbyt kreatywni, z drugiej strony nie możemy być zbyt skromni. Pamiętajmy o tym, że analityk wciąż w jakiś sposób pokazuje rzeczywistość, więc sprzedaje po prostu to, co ma. No i oczywiście unikamy wodoleństwa i odstępstw, bo umówmy się, nasze hobby, bez względu na to, jak fascynujące zwykle jest tematem pobocznym. Druga kwestia, kluczowe kompetencje. O tym już troszeczkę wspomniałam, więc myślę, że możemy trochę przyspieszyć, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania. Pokazujemy, że znamy zakres naszej pracy. Mówimy o tym, że prowadziliśmy warsztaty, ale że facylitowaliśmy warsztaty. To jest nasza rola. To nie jest tylko to, że ja zaangażuję parę osób, zarezerwuję salę i pokażę piękny biały ekran, a teraz przylepcie sobie karteczki. To jest kwestia aktywnego prowadzenia rzeczywistości biznesowej.
co w tej sekcji jest ważne, jasne, zrozumiałe pojęcie, jasne, zrozumiałe komunikaty i jeżeli używamy jakichkolwiek skrótów, to je wyjaśniamy. Unikamy znów nieprawdy, natężenia żargonu takiego, o którym mówiłam, który jest niepokojący albo wręcz no, deprymujący dla niektórych i przedstawienia kompetencji, które, i tutaj wracamy do analizy, nie mają znaczenia dla naszej oferty. Doświadczenie zawodowe. Bardzo ważne jest to, że kiedy piszemy CV, nie piszemy o tym, że pracowałam w takiej i takiej firmie, potem w takiej firmie. Nie. Mówimy o tym, co robiliśmy. Firma jest nieważna. Czasem projekt jest nieważny. Czasem ważne jest tylko i wyłącznie nasze zaangażowanie. Więc pracowałam w międzynarodowym środowisku, w metodyce zwinnej, w metodologii Lean Startup. Pracowałam z takim albo z innym narzędziem, robiąc makiety ekranów, usprawniając proces. To są ważne informacje, które dają nam ogrom wiedzy na temat tego, kim jest osoba, która aplikuje o pracę. Warto pokazać ewolucję. Zaczęłam jako stażysta, skończyłam jako starszy analityk. Super. Bardzo często jest taka sytuacja, kiedy musimy wyjaśnić swój tytuł. No bo byłam tym analitykiem systemowo-biznesowym albo project managerem, ale tak naprawdę analitykiem biznesowym, więc jasny opis obowiązków. Oczywiście unikamy wymieniania zadań bez opisów rezultatów. Pracowałam nad analizą biznesową. Nie, ja ją skończyłam. Ukończyłam projektowanie nowego systemu. Z sukcesem wprowadziłam, uczestniczyłam w sukcesywnym wprowadzaniu zmian w procesie. Te wszystkie aktywne aspekty naszej pracy muszą być uwzględnione w szczycie. No i ostatnia rzecz, czyli znajomych narzędzi i technik, czyli to nasze zaangażowanie. Wracamy do UX-a, Axure, czyli program, w którym tworzymy fenomenalne rzeczy. Umiejętność tworzenia makiet ekranów w programie Axure znaczy dużo więcej dla nas niż znam Axure. Fajnie, ja też. Mówimy o konkretach. Wiemy, co jest używane, jakie narzędzie jest używane, w jakim aspekcie naszej pracy. I w ten sposób przedstawiamy nasze kompetencje. Nie wymieniamy narzędzi, technik czy metodologii, które są metodologiami wewnętrznymi. One nie są znane. Jeżeli już musimy wyjaśnić, o co chodziło. Na przykład pracowałam, tak jak mi się zdarzyło, przy tworzeniu, współtworzeniu metodologii wewnętrznej dla jednego z klientów. Tego i dużo więcej postaram się Państwa nauczyć w sposób bardziej aktywny. O tym będziemy sobie mówić przez wszystkie nasze lekcje, a przede wszystkim będziemy się koncentrować na tym, żeby stworzyć Państwa idealne CV na koniec, na ostatni. I myślę, że teraz naszym ostatnim slajdem możemy zakończyć. Jeśli nawet bierzemy pod uwagę to, że mamy pewien zestaw kompetencji już, myślę, że będziemy w stanie w naszym kursie znaleźć mnóstwo sposobów, żeby to, co robimy, albo to, co chcielibyśmy robić, robić po prostu jeszcze lepiej.